Panie ministrze, szanowny panie marszałku, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zabrania w tak historycznym miejscu dla Rzeczpospolitej, bo tutaj bije serce Polski, tutaj na Śląsku, gdzie o suwerenności energetycznej zawsze pamiętamy i mówimy. Wypowiadać te słowa jest tym bardziej wielkim zaszczytem, dlatego że ja również, nie ukrywam, każdego dnia z wielkim niepokojem patrzę na to, co się dzieje w kopalniach na Śląsku. Mój asystent, pan Tomasz Ognisty, który mieszka na co dzień w Kwieczu, pracuje w kopalni Ruch Borynia, kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka. I no, tak jak myślę, wszyscy państwo drżą o jego zdrowie i łączymy się dzisiaj myślami z górnikami. Musimy zrobić wszystko ponadpolitycznie, żeby zapewnić im godne warunki pracy. Ale przyjechałem tutaj, szanowni państwo, żeby bardzo serdecznie państwu podziękować, szczególnie panu marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu, zarządowi, ale wszystkim również państwu, bez względu na poglądy polityczne, ze względu na to, że bardzo ważny projekt infrastrukturalny łączący moje ukochane województwo polskie z województwem śląskim. Racibórz, Głubczyce, Racławice Śląskie znalazł się na liście dofinansowania. 2 lata temu w województwie śląskim porozumienie samorządowców się zawiązało w Raciborzu. Za to bardzo serdecznie dziękuję. I chciałbym państwa prosić dalej o wsparcie. Wsparcie dla tego projektu i dla wszystkich projektów infrastrukturalnych. Również, szanowny panie pośle, dla wszystkich projektów związanych z CPK. W takich sprawach trzeba ponadpolitycznie rozmawiać. I ten właśnie projekt, który łączy nasze 2 województwa po to, żeby przywrócić ruch pasażerski, kolejowy do jedynego powiatu, który w województwie opolskim nie ma tego ruchu powiatu głubczyckiego, jest i powinien być symbolem współpracy ponadpartyjnej. Ja mam wielki zaszczyt współpracować z samorządem województwa opolskiego, z którym w większości spraw się różnimy, z Platformą Obywatelską, ale w tej sprawie mówimy jednym głosem. I do tego państwa zachęcam. Bez względu na poglądy polityczne, wspierajmy programy infrastrukturalne, wspierajmy połączenie Racibórz, Głubczyce, Racławice Śląskie. Ja sam deklaruję się, że jeżeli będą sprawy związane ważne tutaj dla województwa śląskiego, jako parlamentarzyści jesteśmy do państwa dyspozycji. W sprawach związanych z CPK również rozmawiajmy. Sam miałem zaszczyt jako wiceminister aktywów państwowych nadzorować CPK. Siądźmy przy jednym stole, rozmawiajmy, szukajmy ważnych i dobrych rozwiązań dla Polski. Jeszcze raz, panie marszałku, dziękuję za wsparcie, dziękuję za dobre słowo, dziękuję wszystkim państwu, bez względu z której państwo jesteście partii, bo wiem, że wielu samorządowców się w to zaangażowało. I jedną rzecz bardzo ważną powiem. My jako parlamentarzyści Solidarnej Polski zrobimy wszystko, aby wesprzeć również samorządy na poziomie ogólnopolskim. Szukamy dzisiaj rozwiązania, aby ten problem związany z wkładem własnym, ponieważ te inwestycje są coraz droższe, to jest ogromny problem dla samorządów, żeby postarać się zwiększyć również zaangażowanie polskiego państwa i obniżyć wkład własny 15-procentowy dla projektów infrastrukturalnych. I myślę, że ta sprawa również nas może połączyć politycznie. Panie pośle, deklaruję takie wsparcie dla wszystkich projektów infrastrukturalnych. Dziękuję jeszcze raz, szanowni państwo, za możliwość zabrania głosu.